W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zaprezentował warianty rozbudowy łącznika aglomeracji jeleniogórskiej z drogą ekspresową S3 w Bolkowie, stanowiącą element tzw. trasy sudeckiej. Myśmy przeanalizowali wiele połączeń, w jaki sposób można aglomerację jeleniogórską podłączyć do sieci dróg autostradowych i ekspresowych. Także wariant do Kamiennej Góry, wariant właśnie do Bolkowa, czy też wariant przez Złotoryję lub Jawor w kierunku północnym. No ale z punktu widzenia geometrii sieci, z punktu widzenia obszarów naturowych, a także długości sieci i kosztów inwestycji potem, najbardziej sensownym wydaje się przeprowadzenie połączenia do Bolkowa. No i taką wersję przygotowaliśmy. Ten odcinek do Bolkowa, który należałoby poprawić, to tylko od Kaczorowa do Bolkowa, to jest może z 18 km, może 17. Nieduże naprawdę pieniądze są potrzebne relatywnie. Wydaje mi się, że za kwotę chyba gdzieś może z 12 milionów złotych można tą drogę zmodernizować na tyle, żeby właśnie powstał trzeci dodatkowy pas, który by nam bardzo, bardzo ułatwił życie. Jeżeli popatrzymy na to, jaki przepływ turystów jest w momencie, kiedy powstała S5, S3, w znaczący sposób przejęliśmy turystów, którzy powiedzmy z Warszawy, z nadmorza, ci, którzy do tej pory jeździli do Zakopanego, czy jeździli w Tatry, Karpaty, w tej chwili przyjeżdżają w Sudety, przyjeżdżają w Karkonosze. Rozwój turystyczny regionu Karkonoszy dzięki budowie łącznika ze S3 to jedno. Warto zwrócić uwagę, że inwestycja ta może także wpłynąć na atrakcyjność Jeleniej Góry w sferze gospodarczej. Jeżeli Jelenia Góra będzie miała te łączniki pobudowane, jeżeli rzeczywiście z Jeleniej Góry będzie można godzinę 15 samochodem ewentualnie dojechać w okolice Wrocławia, to my zyskamy też, jeżeli chodzi o nasz potencjał inwestycyjny. Wiele firm czeka tylko na to, aż te drogi powstaną, żeby tutaj móc produkować i eksportować na zewnątrz. Dziękuję. Teraz polityka wielu kandydatów. Teraz zadaniem rządu jest znaleźć środki na realizację tej inwestycji. Zresztą to też nie jest tak, że to jest jakiś nowy temat. On jest poruszany, był poruszany w każdej praktycznej kampanii wyborczej. Te deklaracje kolejnych rządów były. No i mam nadzieję, że w końcu słowo stanie się ciałem. I być może tak się stanie, choć jak wiadomo, obietnice przedwyborcze z czasem zamieniają się w książkę skarg i zażaleń.